Jeżeli odpowiedź na dowolne pytanie zaczynasz od takiego to nie ma znaczenia, co powiesz później. Akwizytor dopada do ciebie, bo wie, że ma ofiarę. Dobra, widzę, że nie kumacie. Podobny mechanizm działa, jak żona po 15 latach małżeństwa zapyta zupełnie znienacka, kochasz mnie? I powiesz, jasne, że tak. Jeżeli na pytanie żony, kochasz mnie, zaczynasz odpowiadać, to już chuj, nie ma znaczenia, co powiesz dalej, bo już jesteś umoczony, naprawdę. Podejrzewam, że moda na rzeczy plus, która rozpanoszyła się po całym naszym kraju, nie minie. To jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia finansjery. To się po prostu opłaca. Opłaca się produkować tego typu rzeczy. Że teraz wejdziesz do dowolnego sklepu, do zwykłego sklepu. I teraz też dygresja. W czasach pandemii nie wiadomo, który sklep jest zwykły, a który sklep jest taki nowoczesny. Mój syn, 15-latek, dla niego to już zwykłe sklepy to są internetowe. Dla niego zwykły sklep taki na ulicy to jest sklep, on autentyk tak mówi, że to jest sklep starodawny. Na pewno idź tam, synku, będzie cię subjekt rzecki obsługiwał. Naprawdę, byłem fantastyczny, tak? Po prostu jakiś dramat. Ale wchodzisz do zwykłego sklepu, niech będzie i kupujesz najbardziej banalną rzecz na świecie, no nie wiem, no lampkę nocną. Lampka nocna, już, koniec, cała definicja. Lampka nocna, takie coś, co się świeci, co możesz postawić przy łóżku nocnym, bo to jest łóżko plus, prawda, łóżko nocne, łóżko dzienne, co stawia, żeby poczytać, prawda, i masz lampkę nocną, ale nie, ale absolutnie nie, to jest za mało, słuchajcie. Wchodzisz do tego sklepu i mówisz, chciałbym nabyć drogą kupna lampkę nocną. I od razu jedzie kontra, bo nie ma zwykłych lampek nocnych, są lampki nocne plus. Czy pan życzy sobie lampkę z kablem, czy z kablem bezprzewodowym? Ktoś tu żartuje i nie jest to stand-uper. Naprawdę, kabel bezprzewodowy, prawda? O co chodzi? Jesteś na początku procesu kupna lampki nocnej, a już się wjebałeś w problematykę światłowodów. Nie wyjdziesz stąd w ogóle do rana, tak? Dowiadujesz się, jakie są teraz fantastyczne lampki nocne. Lampka nocna wmontowanym budzikiem. Budzik ma wmontowane 46 twoich ulubionych melodyjek, tylko musisz odpowiednią nastawić. Lampka nocna z wbudowaną mini lampką nocną na promienie UV, która podczas twojego snu odstrasza komary i muchy. No to jest coś niewiarygodnego. Więc jak słyszysz, że jest taki wybór lampek nocnych, nie będziesz mięczakiem. Nie będziesz mięczakiem, nie kupisz sobie lampki nocnej wersja SOTE. Model ubogi student geografii spod Sochaczewa, tylko będziesz kombinował. Po prostu osiągasz sukces życiowy, podnosisz swój prestiż społeczny, bo kupiłeś sobie lampkę nocną z jakimś plusem. Po co podnosimy swój prestiż społeczny? Po to, żeby po pierwsze mieć, ale po drugie, żeby o tym opowiadać. Dochodzi do zjawisk niewyobrażalnych. Słuchajcie, siedzicie w gronie kumpli, opowiadasz, kurwa, o lampce nocnej plus. Pokazujesz zdjęcia, zachwalasz, używasz takich zdań. No naprawdę, kiedy włączam tę lampkę nocną plus, moje życie staje się jaśniejsze. Wiem, gdzie iść, wiem, gdzie śnić. Jesteś takim, no nie wiem, autorem dialogów do serialu dla gospodyń domowych. Jesteś, kurwa, Paulo Coelho lampek nocnych. I do niedawna koledzy by cię wyśmiali. Ale moda na rzeczy plus tak się rozpanoszyła, że oni zaczynają pokazywać swoje rzeczy plus. Skarpetki, które po włożeniu za pomocą elektromagnesów masują twoje ścięgna Achillesa. Jest grzebień, poważnie, to jest autentyk, z wbudowaną mikrokamerą, dzięki której możesz sobie skontrolować, czy nie masz łuszczycy, wszy albo łupieżu. I teraz przebój ostatnich dni. Waciki, które obok tego, że wymywają ci małżowinę, to jeszcze robią test na koronawirus.